Kościół świętego Jakuba, widoczny w pejzażu miasta, jest obok ratusza najbardziej reprezentacyjną i zabytkową budowlą Lęborka. Jej budowę rozpoczęto prawdopodobnie w 1341 roku. Jest to świątynia orientowana z cegły, zbudowana w stylu gotyckim na rzucie prostokąta. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium, a od zachodniej kwadratowa wieża z głównym wejściem. Wieża ma 42 metry. Nawy przykrywa dwuspadowy dach pokryty dachówką. Boczne ściany wzmocnione są przyporami i posiadają duże, ostrołkowe okna. Główne wejście zdobi ostrołkowy portal. Kościół wielokrotnie ulegał zniszczeniom i za każdym razem był odbudowywany. Ostatnio w 1910, ale zatracił swój pierwotny charakter. Trzy nawy oddzielone są ośmiokątnymi filarami. Przy środkowym filarze z lewej strony umieszczona jest ambona zwieńczona figurą świętego Jakuba. Kościół posiada pięć ołtarzy, główny i cztery boczne. Barokowy ołtarz datowany jest na 1702 rok. Obraz przedstawia scenę ukrzyżowania Chrystusa z postaciami Marii i Marii Magdaleny, które klęczą u krzyża. Prezbiterium i nawy przykryte są sklepieniem gwiaździstym. Rokokowa ambona wykonana jest z polichromowanego drewna i posiada wielokątny baldachim z symbolem Ducha Świętego w postaci gołębicy. Ołtarz w lewej nawie poświęcony jest świętemu Antoniemu. W nastawie drugiego ołtarza bocznego znajduje się współczesny obraz Marii depczącej węża. Trzeci z ołtarzy poświęcony jest świętej rodzinie. Ostatni z czterech ołtarzy bocznych przedstawia scenę zdjęcia z krzyża. Z lewej strony przed prezbiterium stoi interesująca chrzcielnica zwieńczona sceną chrztu Jezusa. Nad nią znajduje się drewniana rzeźba świętego Ottona z Bambergu, biskupa, zwanego apostołem Pomorza i ojcem klasztorów. Drzwiczki tego konfesjonału zdobi misterna ornamentyka z motywami winnej latorośli. Drewniane słupy podtrzymują skromny prospekt organowy.